Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Mamy 27 dzień lipca. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Przechodzimy już sobie do wykresów. Zaczynamy od Fear and Greed Index. Poziom 51, neutralny. Rynek jest spokojny. Mimo wczorajszych newsów, te wybicia były niewielkie i czego ja się spodziewam w tym momencie na Bitcoinie. Widzimy korektę do tego ruchu spadkowego, który mieliśmy na jednodniówce. Pierwszy opór, który mamy, to jest 29800, wsparcie tutaj na tej białej linii 28782, 28800. Ja spodziewam się dojścia tutaj do tej czerwonej strefy do 29800, no i stąd kontynuacja tego ruchu korekcyjnego, ruchu spadkowego. Widzimy, że zbliżamy się do przetestowania od dołu tej żółtej strefy konsolidacji, także tutaj wczoraj był pierwszy test, reakcja podażowa, kolejny test i próba wejścia z powrotem w tą konsolidację, jednak myślę, że 29800 to jest taki poziom, od którego się odbijemy i będziemy kontynuować tą korektę. Kolejny wykres Bitcoina, który tutaj mam przygotowany dla Was, z którego ja korzystam, to jest oparty na kanałach i na mierzeniach FIBO. I tutaj no, niewiele się zmieniło. Strefa, która została wyznaczona 29674, 29768 jest strefą, od której spodziewam się reakcji podażowych i kontynuacji tego zejścia do strefy 28, tutaj w te rejony 28500, 28600. Po drodze pierwsze wsparcie, takie większe, które mamy, to jest 29360, 29407. Także to podbicie, gdyby było kontynuowane, no to tutaj do tej strefy i stąd będę zagrywał pozycje krótkie na ten moment. No i realizuję po drodze moje longi, które mam tutaj z tej strefy i jednego trzymam sobie długoterminowo tutaj z tej strefy 28800. Zobaczymy, czy... No jeżeli tu pojawi się silna reakcja podażowa, no to będę realizował tego longa. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Także tutaj kolejny wykres oparty o nieco inne mierzenia i tutaj widzimy też potwierdzenie tych stref, jak gdyby, które tam wcześniej miały miejsce. Docieramy, wypełniliśmy ten czerwony obszar tym knotem, także możliwe przetestowanie raz jeszcze tego poziomu tutaj. 29540, 29773 i tu widzimy na VPVR-ze ścianę wolumenową, która może utrzymywać tą cenę w dalszym ruchu spadkowym. Ona również wypada, tutaj widzimy w okolicach 29700, 29800, czyli to jest takie jak gdyby kolejne potwierdzenie. Jest to interwał 4-godzinowy, widzimy też na wolumenie skumulowanym, że tego popytu faktycznego nie ma. No tutaj podaż jest cały czas dominująca i myślę, że ten ruch, który tutaj widzimy, jest ruchem korekcyjnym. Przetestujemy od dołu tą strefę, w której się tak długo poruszaliśmy, no i zejdziemy niżej. Także prawdopodobieństwo wyjścia górą powyżej 30 200, no jest w tej chwili dla mnie jest mniejsze niż to, że zejdziemy na dół z ceną. Kolejny wykres na Bitcoinie. Tutaj mamy jeszcze inne techniki zastosowane, 104-godzinówka. Widzimy też 29773, 29588, ruch spadkowy prowadzi nam korekta. Dodatkowo na poziomie 29773 mamy EM200, także jest to dla mnie też kolejne potwierdzenie na to, że ten opór jest tutaj bardzo silny w tym rejonie, do tego VPVR, także jest mnóstwo
czynników, które składa się na to, że ten poziom jest dla mnie bardzo ważnym oporem. Jego wybicie, no to jest, myślę, że możemy zobaczyć tutaj rejony 3400. No i tutaj te wyższe, gdzie rynek będzie zbierał płynność 32, 31, 800. Tutaj te rejony, jeżeli byśmy pokonali tutaj tą EMA 200 i utrzymali się na niej, to jest najważniejsze. Także następny poziom 30-128, no ale tutaj by nam wzrosły szanse na to, żeby kontynuować ten ruch wzrostowy. Natomiast no, na ten moment obserwuję 29-800 i tutaj na pewno będę zagrywał tą pozycję krótkie. Podobnie ma się sytuacja na Ethereum. Ta niebieska korekta prowadzi nam ruch spadkowy, ona już była wcześniej realizowana. Tutaj też zrealizowaliśmy zasięg korekty, mamy tutaj klaster FIBO, no i widzimy te reakcje podażowe. Tutaj są. Do wypełnienia mamy zielone strefy, które tutaj powstały. Tutaj jest jeszcze jedna. No i ja spodziewam się, jeżeli tutaj ta strefa nas puści, no to następny target jest 1891 kontakt z tą linią. Maksymalny zasięg tego podbicia widzę tutaj w okolicach 1900. Tutaj mamy tą czerwoną strefę jeszcze do wypełnienia 1913. Niemniej jednak tutaj no, mamy, nakładają nam się różne klastry FIBO i też spodziewam się zejścia ceny niżej z tego poziomu. Ten ruch, który tutaj się odbywa, uważam, że jest to tylko i wyłącznie korekta do tego spadku, który tutaj mieliśmy i jeżeli będziemy kontynuować to zejście ceny niżej, no to kontakt z tą linią. No i przetestowanie to, co mówię, tej globalnej linii trendu spadkowego. Ona teraz tutaj gdzieś w okolicach 1803, 1807. Możemy sobie zmierzyć też całe to podbicie, które mamy na Ethereum. No widzimy, że pierwsze takie większe wsparcie nam też wypada na tej linii 0,60-1853. No i faktycznie utrata tego poziomu mogłaby skutkować dalszym zejściem ceny, a tu też możemy zmierzyć sobie ten ruch. Mamy i 161 wypada nam dokładnie tutaj na 1825, a bardziej lokalnie, gdyby miało tak tutaj się zakończyć ten ruch wzrostowy, który mamy, no to taki pierwszy poziom wsparcia, który mamy na cenie, no wypadałby nam również tutaj w okolicach 1855-1857. Także tak to widzę na Ethereum w tej chwili i nie oczekiwałbym jakichś tam większych wzrostów, bo po prostu ta korekta myślę, że będzie kontynuowana. Takim pierwszym sygnałem byłoby wybicie zasięgu tej niebieskiej korekty, pokonanie tego poziomu i zamknięcie się świecy na 1890. W przypadku kontynuacji spadku na to 1855-1803 na Ethereum. Tutaj jest jeszcze jeden wykres, który nam pokazuje ten opór, na którym teraz się znajdujemy, no co nam próbuje go wybić. Gdyby się to udało, no to dojście do czerwonej strefy i stąd kontynuacja ruchu spadkowego. Pierwsze ważne wsparcie 1952-1949, 1828 i 1808. Chyba jeszcze tylko arbitrum nam zostało. Nie, arbitrum i XRP. Arbitrum, pierwszy opór 1,2217 i stąd kontynuacja tego ruchu korekcyjnego, który mamy. Pierwsze wsparcie 1,1928, 1,1624. Także ta strefa tutaj myślę, że będzie przetestowana i stąd zobaczymy zejście w okolice 1.12, 1.11. No i ta strefa zielona tutaj to jest dla mnie taka atrakcyjna strefa zakupowa, gdzie będę na pewno zagrywał długoterminowe pozycje long. Tutaj mamy XRP, interwał jednogodzinowy, pierwsze wsparcie dla ceny
bliżej, ale pierwszy okrąg tutaj mamy 1,73733. Natomiast wsparcie, jeżeli byśmy szukali takiego lokalnego wsparcia sobie tutaj na egzaminie na jednogodzinowym interwale, to tutaj nam przyjdzie tutaj ten klaster i to z tego możemy zaznaczyć, jest to poziom. Ten poziom. Okay, 0,7955. Kolejny poziom, który ja będę obserwował dla siebie, no to jest tutaj ten poziom 0,69598. Jego wybicie, no to tutaj 68. Niemniej jednak ja spodziewam się zejścia ceny tutaj w te okolice, w okolice 0,63 i tutaj mam rozłożone też swoje zlecenia oczekujące, jak tutaj zaznaczę, może ten drugi poziom wsparcia, który mamy, lokalny. Niemniej jednak ten niższy target tutaj jak najbardziej on dla mnie jest realny i tutaj będę oczekiwał też ze swoimi zleceniami zakupowymi. Sprawdźmy sobie to na interwale jednodniowym. I tutaj widzimy, że cena nam działa dość dobrze na tych wyznaczonych wsparciach i oporach. Także tutaj mamy pierwszy opór na 0,70530, wsparcie 69165 i tutaj ta strefa zakupowa dla mnie jak najbardziej aktualna 0,64, 0,60, 0,62, 0,61. Te poziomy mogą zostać przetestowane tutaj. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Was na rynku kryptowalut. Życzę udanego dnia, udanych tradeów. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, są tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I do usłyszenia na jutrzejszej aktualizacji. Cześć.